ale nie. No na cały dzień nie jedno, że się inno kształeżu zrozum. Droga młodzieży, w związku, że rok szkolny jest już rozpoczęty, należy zastanowić się dogłębnie nad nauką, jaka z tego płynie i czy jest ona potrzebna. No więc po zastanowieniu należy powiedzieć, że nauka jest potrzebna i oraz też kształcenie jest potrzebne, bo przecież jak mawiał jeden mądry Polak, takie będą kształty pospolitej, jakie jej młodzieży. No albo coś bardzo podobne. Zajmijmy się, że tak powiem, całokształtem powiązań, które to wpływają niezmiennie na zmienność naszych zachowań. Przede wszystkim pomówmy o tym, co nas za przeproszeniem otacza. No więc otaczają nas różne, że się tak wyrażę, żyjątka, które to wpływają na nasze kulturę osobistą. Weźmy na ten przykład żyjątko pierwsze z brzegu, jakim jest insekt. Czym jest dany insekt? Dany insekt jest niczym sam w sobie, ale w połączeniu z nami tworzy mieszankę nie do zżarcia. Taki na ten przykład pcheł. To jaki on jest? On jest sam w sobie mały, ale zażarty. On jest taki zażarty jak mało kto. No, może jeszcze tylko Edzik Zakąsek spod siódemki też jest taki zażarty. Raz to mnie po całym mieście ganiał za to tylko, że mu rurę wydechową w samochodzie kartoflem zatknąłem, w wyniku czego dana rura odleciała. No, a sam pcheł jest straszny. On nas atakuje w różne nieprzewidziane miejsca i to publicznie. Weźmy na ten przykład jedno takie miejsce, jakim jest kino. Siedzimy sobie grzecznie, konsumując ogórki kiszone, żeby papierkiem szeleszczącym od cukierków oglądalności nie przeszkadzać, aż tu nagle cabas. I kto nam ten cabas robi? Ano pcheł. On nas cabas, my gębę drzemy, bileter nasz wyprowadza za drzwi i znowu nie mamy pojęcia, czy kmicic tę oleńkę wziął, czy się do klasztoru udał, bo poszedł dany pcheł, dziabnął nas w tym samym miejscu pod łopatką. Albo inny na ten przykład. Siedzimy, że się tak wyrażę, w restauracji, kelner nam palec w zupie niesie, a tu cabas, znowu nas coś dziabło. Nauczone kinowym doświadczeniem, gęby nie drzemy, tylko uśmiechając się, niepostrzeżenie próbujemy się zdrapnąć. Tu należy uważać. Ostatnimi czasy próbowałem się zdrapnąć w restauracji podpadniętym zającem. Z powodu ciemności pod stołem zdrapnąłem się w nogę sąsiadki, której narzeczony był bokserem, w wyniku czego wylądowałem w szpitalu za obrazę na honorze i sinem okiem. Innym znowu razem drapnięta została się noga od stołu, co skończyło się podtłuczeniem zastawy, a ja mam zakaz wstępu do lokalu podpadniętym zającem. A więc jakie nauki wypływają z naszej nauki, droga młodzieży? Ano, że najważniejsze w życiu jest wiedzieć, gdzie i w co się podrapać. I to się nauczta i zapamiętaj to jako pracę domową do domu dzwonię.